Chciałem zapytać pani Marianny coś i to bez uszczypliwości. Jaka to uczelnia daje prawo studiowania bez matury? Bo wiele osób, myślę, jest zainteresowane taką drogą edukacji. Ja powiedziałam i cytuję, że na początku nie trzeba mieć matury, by zacząć te studia, bo są to studia krótkiego cyklu. Nie, nie, ale, pani powiedziała, że są, ale wiesz co? Że są studia bez matury. Jest jedna rzecz, Profesor Czarnek? Tedy, jak ty masz na imię? Mam na imię Jacek, bardzo miło. Jacek? Jacek. Jacku. Jak pan Sasi? Słuchaj, Czy pan Czarnek płacił na tą uczelnię, która tak udziela Czyli lekką ręką? Napisałeś, jestem w drodze do Klauty Mema, szczegóły później, tak? Słucham? Jacku, posłuchaj, bo skoro się wzorujesz na Jacku Sasinie, to myślałam, że... Nie, to mój imiennik, to może będzie łatwiej zapamiętać. Dobrze, Jacku, słuchaj, nie przeciągajmy, bo tu mam prośbę, żeby mówić krótko, więc ja wtedy krótko będę mówiła. Ja poważnie pytam o tę uczelnię. Mam dla ciebie propozycję. Dziękuję. Mam dla ciebie propozycję, bo ty... uczyć, bo jej mąż nie ma wsparcia. A ja mam maturę. Mam dla ciebie propozycję. Widzę, że potrzebujesz zmiany. Ja ci pomogę w tej zmianie. Możesz studiować już od jutra. Ja na uczelni Łukaszewskiej. Pani Marianno, ale ja już studiowałem. Wszyscy na pewno pójdziemy. Kochani też. Czy to był jakiś człowiek atak? Się uczy przez całe życie. Czy to był jakiś atak w stronę Tedego, że potrzebuje uczelni? Powinien się cieszyć, że ta konferencja to nie jest w Poznaniu, bo by pewnie nie mógł do niej wyjść. Wow! Dobra, kontynuujmy tą ścieżkę edukacyjną. Czarnek płaci na tę uczelnię. Poczekajcie, czy nie? Kochani, bo ja to mówiłam. Pani Marianno, pani mówi. Jeżeli mogę. Rychem się pani nie zasłania. Nie wiem, czy wiecie, ale dla osób, które nie śledziły kariery Tedego, ja też nie, żeby nie było, ale naumiałam się wcześniej. Tede ma około 14-letni konflikt z Rychu Peją, z moim idolem. Rychu Peją? Rychu Peja, serce z tobą. I teraz tak. Czuję Rychu. Rychu Peja powiedział kiedyś tak. Rychu Peja powiedział kiedyś tak. Dlaczego Tede k***a jest, powiedział, no? Tede nigdy nie wystąpi w Poznaniu. Dlatego właśnie to było to. Ja, o Jezus Maria. Ale pani Marianno, grałem w zeszłym roku w Poznaniu. Masakra. Poczekajcie sekundę. Pani Marianno, ja grałem wiele razy w Poznaniu od tego nigdy czasu. Nigdy nie chciałabym ciebie obrażać, ale mam pytanie, czy na nie odpowiesz. No. Dlaczego Tede k***a jest? Czy widział? No między innymi dlatego, że tu jestem, no. Czy to samo pytanie mogę pani zadać? Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Ja zadałem jedno pytanie, nie mam odpowiedzi. Odpowiedziałem, proszę odpowiedź, no. Cieszę się. Pani Marianno, proszę mi powiedzieć, zapytałem pytanie. Jacku, kto płaci na tę uczelnię? Czy pan Czarnek dotuje tę uczelnię, która daje edukację bez matury? Na bok. Jacku. No zaraz, ja odpowiedziałem na moje pytanie, Jacku, proszę odpowiedź. Jacku. No, zadałem pytanie, proszę odpowiedź. Jacku, cicho, teraz ja. Ale ja zadałem pytanie, proszę odpowiedź. Dobrze, ja odpowiedziałem Jacku, na pytanie. Próbuję ci odpowiedzieć, Jacku, ale cały czas Jacku mówisz. Dziękuję, że zadałeś mi to pytanie. No to fajnie, to tak zaczyna prezydent Duda. Dziękuję za to pytanie. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo to tylko potwierdza, dlaczego stałeś i robiłeś cyrk pod TVP. Pytałem pani męża, czy będzie pani kibicował. I nie wyraził takiej ochoty. I Federacja Klaut musi wiedzieć jedno, że wtedy Tede powiedział, że Klaut to fame.